Misją tego kanału jest szerzenie świadomości na temat tego, czym jest wymiar sprawiedliwości i może zbyt daleko idącym posunięciem byłoby nazywanie tego grą, to jednak Alan Dershowitz, czyli słynny albo jeden ze słynnych obrońców O.J. Simpsona, pokusił się na bazie własnych doświadczeń o sformułowanie aż 13 takich zasad. I ja dzisiaj chciałbym was z nimi zapoznać, jak również okrasić je pewnym komentarzem, który powiedzmy przeniesie je na nasze polskie warunki. Zasada pierwsza. Większość oskarżonych tak naprawdę jest winna. Zasada druga. Wszyscy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci rozumieją i wierzą w zasadę numer jeden. Trzy. Generalnie łatwiej jest skazać winnego oskarżonego, naruszając przepisy postępowania, niż robiąc to zgodnie z nimi. A w części spraw nawet nie da się tego zrobić bez naruszania tych przepisów. Zasada numer 4. Żeby doprowadzić do skazania niektórych oskarżonych, wielu policjantów kłamie co do tego, czy naruszyły ich prawa w trakcie np. przesłuchania albo innych czynności postępowania przygotowawczego. Zasada numer 5. Wszyscy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci są świadomi i wierzą w zasadę numer 4. Zasada numer 6. Żeby doprowadzić do skazania niektórych oskarżonych, prokuratorzy intencjonalnie nakłaniają policjantów do tego, by kłamali co do tego, że złamali ich prawa w trakcie postępowania przygotowawczego. Zasada numer 7. Wszyscy sędziowie mają świadomość zasady numer 6. Zasada numer 8. Wielu sędziów udaje, że wierzy policjantom, wiedząc jednocześnie, że składają oni fałszywe zeznania. Zasada numer 9. Wielu sędziów zasiadających w sądach odwoławczych udaje, że wierzy sędziom, którzy w pierwszej instancji udawali, że wierzą policjantom, kiedy wiedzieli, że ci policjanci kłamią. Zasada numer 10. Wielu sędziów nie wierzy oskarżonym co do tego, że ich prawa zostały naruszone, mimo że ci oskarżeni mówią prawdę. Zasada numer 11. Większość sędziów i prokuratorów nie postawiłaby w stan oskarżenia albo nie skazałaby oskarżonego, wierząc w duchu i sercu, że jest on niewinny. Zasada numer 12. Zasada numer 11 nie ma zastosowania do członków zorganizowanych grup przestępczych, handlarzy narkotyków, terrorystów i osób, które zarobkowo zajmują się popełnianiem przestępstw. Zasada numer 13. Prawie nikt nie chce sprawiedliwości. Słuchajcie, jestem ciekaw, co wy generalnie na to, na te 13 zasad, czy coś wam się kojarzy, czy z czymś się zgadzacie, czy z czymś się nie zgadzacie. Oczywiście wymagałoby to pewnego komentarza. Skoro wam mówię o tych zasadach, to znaczy, że w pewnym sensie mi się one skojarzyły z naszymi polskimi warunkami. I tak tutaj nie jestem w stanie rozsądnie jakoś podać przykładów, tak, czy stwierdzić, że zawsze dochodzi do tego, że prokuratorzy namawiają na przykład policjantów do tego, żeby składali fałszywe zeznania, ale każdy adwokat od morza po Tatry w Polsce powie wam, i to pojawia się bardzo często, to się pojawia cały czas w dyskusjach między nami, w dyskusjach na Twitterze, wszędzie, że policjanci w tym kraju jako dowód, tak, czyli w sensie źródło dowodowe, ich zeznania są traktowani niemalże bezkrytycznie i to uwiera każdego rozsądnego obrońcę. Jeżeli ci świadkowie, prawda, ich zeznania są traktowane niemalże jako jakieś objawienie, no to trudno zazwyczaj się coś takiego zwalcza, a można odnieść wrażenie, że tak wyjściowo dużo sędziów do tego podchodzi. Jeżeli
sprawie, jakie będą przesłuchiwani policjanci, to scenariusz wygląda praktycznie zawsze tak samo. Oni biorą udział w jakiejś tam interwencji, później kompletnie nic nie pamiętają z tej interwencji, ale zanim sprawa trafi do sądu po wielu miesiącach, to zostaną przesłuchani w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego. Nie oszukujmy się, kumpel przesłucha kumpla, spiszą protokół i wszystko będzie wyglądało ładnie. Później ci panowie przychodzą do sądu i siłą rzeczy oczywiście nie pamiętają tego, jak wyglądała ta interwencja, w której brali udział, więc powołają się na to, że kompletnie nic nie pamiętają, bo takich interwencji przeprowadzili setki, tysiące od momentu, kiedy taka sprawa trafiła do sądu, więc poproszą sąd o to, żeby sąd odczytał zeznanie, znaczy może nawet nie poproszą, bo po prostu sąd sam to zrobi. Kiedy taki świadek usłyszy odczytanie swoich zeznań, no to oczywiście nie pozostanie mu nic innego, jak powiedzieć, że właśnie potwierdza swoje poprzednio złożone pytania. Praktycznie nigdy nie zdarza się to, żeby jakoś od tych zeznań odszedł. Jest jeszcze jeden powód, na przykład dla którego policjanci chodzą parami, oprócz tego, żeby się wspierać w trakcie różnych czynności, to również w sądzie lepiej to wygląda, kiedy przychodzi dwóch takich świadków, składa zeznania takiej samej treści, to znaczy składają je na etapie postępowania przygotowawczego, spisują te protokoły i później się oboje odnoszą do tego protokołu, bo oczywiście sami do końca nie pamiętają okoliczności danej sprawy, a sąd, widząc takie zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym, tak, kiedy panowie sami się właśnie przesłuchali, później słyszy przed sądem, że ci panowie tego nie pamiętają, musi to jakoś ocenić i nie słyszałem o przypadku, żeby zdarzyło się tak, że sąd odrzucił takie zeznania jako wiarygodny materiał dowodowy, bo zawsze mówi tak. Zeznania świadka X, czyli funkcjonariusza policji, są spójne, logiczne, konsekwentne, świadek jest obiektywny, nie zna oskarżonego, nie ma interesu w tym, by fałszywie go pomawiać, a do tego oczywiście zeznania te korespondują z zeznaniami innego funkcjonariusza, który był również przy tych czynnościach. I to jest właśnie gotowa formuła na to, żeby kogoś skazać. Natomiast to, o czym wam mówię, na przykład ta wyjściowa zasada numer jeden. Alan Dershowitz to jest naprawdę wzięty prawnik. To jest facet, po którego usługi sięgają, no tak zwane, bym powiedział, grube ryby. To są tak zwane high profile cases zawsze. Ta książka pochodzi z 1983 roku. Już wtedy ten autor, Alan Dershowitz, sformułował 13 zasad gry w wymiar sprawiedliwości. One mogą się kojarzyć, nawet bym powiedział w pewnym sensie obraźliwie. No bo jeżeli sobie wyobrazicie, że chcecie skorzystać z usług adwokata, to bardzo dużo osób kojarzy tę relację jako pewien rodzaj, no nazwijmy, przyjaźni. Wielu osobom wydaje się, że kiedy adwokatowi płacą, to jego postawa względem czynu, który ta osoba popełniła, się zmienia. Ten manifest Dershowitza jest, myślę, bardzo pouczający jeszcze pod jednym względem, a mianowicie takim, że adwokaci wcale nie zmieniają nagle swojej postawy względem czynu, jeżeli przychodzi do nich klient, który popełnił jakiś, powiedzmy, straszny czyn zabroniony. Byłoby to nawet dziwne, jeżeli ktoś tak robi, jeżeli ktoś za pieniądze nagle staje się przyjacielem swojego klienta, który bezkrytycznie broni jego sprawy, tak, czy też po prostu poddaje się wszelkim żądaniom tego klienta, to nie do końca rozumie rolę, w jakiej się znalazł, nie do końca rozumie zawód, który wykonuje, i wy też musicie mieć tego świadomość, że wybierając się do adwokata, wybierając się nawet do bardzo sławnego adwokata, nie możecie też liczyć na to, że on się jakoś magicznie, prawda, przemieni i zapomni o tym, z czym się w danej sprawie mierzymy, i tak naprawdę nie powinno do tego dochodzić. I Dershowitz, mimo że jest osobą, która reprezentowała naprawdę wielu wielkich, jeżeli ktoś jest adwokatem, który słynie z tego, że broni w sprawach karnych i broni w bardzo poważnych sprawach karnych i broni też bardzo wpływowych ludzi, a mimo wszystko pozwala sobie na formułowanie takich zasad, które w oczach przeciętnej osoby i tego, jak wiele osób odbiera relacje między prawnikiem a jego klientem, mogłoby być po prostu kompletnie przekreślającą taką relację.
kto by chciał iść do adwokata, który wyjściowo zakłada, że większość klientów, czy też może większość oskarżonych rzeczywiście jest winnych. Po co iść do takiego adwokata, sobie zadacie pytanie. Jest wiele do zrobienia. Nawet w sprawach, w których ktoś popełnił czyn zabroniony. Jeżeli jednak weźmiecie pod uwagę zasadę numer 11, 12, 13. 11 to to, że oskarżony nie zostanie skazany, jeżeli sędzia wierzy w sercu, że nie popełnił danego czynu. Oczywiście bardzo ciężko wejść tak w serce sędziego, ale jest to możliwe. Trzeba też pamiętać, że serce sędziego jest też zamknięte dla osób, które bardzo często jest zamknięte, okazuje się, przynajmniej zdaniem Dershowitza, zamknięte dla osób, które popełniają zawodowo przestępstwa. Odbiera się te równe prawa osobom, które są członkami jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej, są dealerami narkotyków, tak? Są zazwyczaj oskarżani o bardzo poważne przestępstwa. No i chcemy z jednej strony, żeby prawo było równe dla wszystkich, ale czy tak znowu po ludzku nie skazujemy troszeczkę na dzień dobry osób, które mają bardzo poważne zarzuty? Takie podstawowe zasady, jak zasada domniemania niewinności, czy też zasada tego, że nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości tłumaczy się zawsze na korzyść oskarżonego, one w większości obrońców przynajmniej kojarzą się jako takie troszeczkę hasła dla naiwnych. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I niestety tutaj pewna proza życia i już w pewnym sensie zawód tym całym procesem nie daje spokojnie z takich haseł korzystać. Natomiast jeżeli słynny adwokat mówi, że prawie nikomu nie zależy na sprawiedliwości, no właśnie, czym jest sprawiedliwość? Bo czy sprawiedliwe jest to, że osoba, która rzeczywiście popełniła dany czyn zabroniony, zostanie uniewinniona? Dla jednych tak, dla innych nie. W końcu sprawiedliwość musi mieć swoje oparcie w przepisach, tak by się wydawało. Albo czy rzeczywiście sędziom będzie zawsze chodzi o to, żeby wymierzać sprawiedliwość, czy tylko i wyłącznie to, żeby daną sprawę załatwić? Czy adwokatowi chodzi o to, żeby jakby stała się sprawiedliwość, czy chodzi mu o to po prostu, żeby jego klient wygrał sprawę? Czy pokrzywdzonemu chodzi o to, żeby stało się sprawiedliwość, czy to, żeby dokuczyć oskarżonemu i żeby ta krzywda w jakiś tam sposób, w jego przynajmniej przekonaniu, została wyrównana? Prawie nikt nie chce sprawiedliwości. Jak musi być brutalny świat Dershowitza, jeżeli stawia on taką brutalną tezę, że nikomu tak naprawdę nie zależy na sprawiedliwości? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, o czym wam dzisiaj opowiedziałem. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.